Państwa powitać. Ja się nazywam Paulina Wójcik. Mam przyjemność prowadzić dla Państwa dzisiejsze wydarzenie. Dziś zabierzemy Was w podróż poezji, ale nie tej klasycznej, recytowanej, a nieco meletycznej, czyli wersji śpiewanej. Wystąpi przed Państwem 10 zespołów. Niestety dwa zespoły nie dojechały, ale myślę, że będzie wiele pozytywnych emocji, także będzie wszystko jak najbardziej tak, jak ma być. Niektóre zespoły wystąpią w wersji solowej, a inne w kilkuosobowym składzie. Jeżeli chodzi o nasze kochane jury, które tutaj postawi kropkę nad i, to zasiada w nim pani Janina Wasil, emerytowana polonistka Terespolskiego Liceum, wykładowczyni konkursu poezji śpiewanej i jego wieloletnia jurorka. Witamy pani Janino. Jest z nami również pan Maciej Szupiluch, poeta, filozof, kulturoznawca, bibliotekarz, muzyk oraz prezes klubu literackiego Maksyma. Dzień dobry. Jest z nami również pan Radosław Kłandowski, polonista, pedagog, animator kultury, konferencjer, dziennikarz, poeta oraz lider Stowarzyszenia Dwie Kreski. Witamy serdecznie, ogromne brawa. Ciemnych dolin, ciasnych pejzaży, jesienią, wiosną i jedną wszystko. Zimą lub gdy letnie słońce świat praży, stoi bezczelnie, brutalny zamczysto. Brutalny, pozornie się nie chce wydawać, bo mury swe chowa, jak kocie pazury. Wieże strażnicze, pod ziemią schowane, dziedziniec obfity, nie w straży akury. Znaki drogowe zapraszamy wędrowców, zmęczonych podróżą, sytych życiowych wyrażeń. Tam dzieci bawią się bez trosy i losów, dorośli widzą oczami swych marzeń ciężarne. Ciekawie w ogóle, to jest mój pierwszy taki występ w ogóle, pierwszy raz, kiedy jestem w takiej uroczystości, w ogóle takim wydarzeniu. I co jeszcze, występuję z utworem, moim pierwszym w życiu utworem, nigdy wcześniej nie pisałem i jestem bardzo podekscytowany, troszeczkę się boję, ale... Sam napisałeś tekst, słowa i muzykę? Tak, sam pisałem muzykę, sam pisałem tekst, bez żadnego doświadczenia z pisaniem tekstu. Ja muzykiem też jestem od sumy niedawna i no mówię, bardzo jestem podekscytowany tym wszystkim. Myślę, że nie ma lepszego sposobu. Myślę, że całe takie zebranie ludzi, żebyśmy mogli przyjść, spędzić razem ten czas i zobaczyć, co mamy w zanadrzu, co my i inni, sprawdzić siebie i innych, to jest świetne i jeżeli chodzi o sprawdzenie siebie, nie ma lepszej metody. Jestem wielkim fanem Tylia, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński, Przemysław Gintrowski. Moje wzorce, zarówno wokalowe, jak i z tekstu i z kompozycji, czerpię właśnie z tych ludzi. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pusi choć przerwiesz, nadeżdy biegniesz, zarośnięty zły? Kto będzie zdrowy miał i nerwy na takie zero jak ty? To jest moje całe życie. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tego, naprawdę. Śpiewanie. Tak, śpiewanie. Czym jest dla ciebie poezja śpiewana? Poezja, najbardziej lubię to śpiewać, bo najbardziej się w tym odnajduję. Uwielbiam wyrażać emocje poprzez to i no bardzo, bardzo lubię. Czy na scenie podczas śpiewania poezji śpiewanej wokalisty ważny jest właśnie głos, ważny jest temat, ważna jest treść, czy również gestykulacja, aranżacja, choreografia? Myślę, że to wszystko razem się łączy, bo trzeba przekazać też poprzez właśnie gesty całą piosenkę. Jaka jest twoja tematyka? Co będziesz śpiewać? Ja śpiewam piosenki o dzisiaj akurat, o miłości, o zdradzie, pierwsza. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Nie wiem, dla mnie wzorce na przykład to jest Wisława Szymborska. Bardzo lubię, tak. Czy to jest trudne przekuć wiersz w coś muzycznego? Myślę, że jeżeli chcemy oddać emocje, to jest trudne, ale da się. Dzisiaj 12 zespołów, wokalistów, grupy są też kilkuosobowe. To naprawdę jest wysoka ranga, prawda, dzisiaj? Bardzo wysoka. I jestem tutaj już drugi raz i wiem, że jest naprawdę wysoki poziom. To dla ciebie jakaś dobra lekcja? Dobry sposób sprawdzenia się? Tak, tutaj akurat jeżeli zajęłabym coś tutaj, to wiem, że to naprawdę jest
Jest dobrze, jest tak, tak, tak. I jeszcze na koniec, czy zdarza się tak, obserwujesz poezję śpiewaną, czy jest tak, że są sezony na coś, sezon na właśnie na miłość, sezon na zdradę, sezon na przyjaźń, sezon na złość, tak w tematyce tych piosenek? W poezji bardzo często jest właśnie miłość oddawana i zdrada i właśnie to trzeba tak oddać w sobie. A tak, tak, to nie wiem, no chyba właśnie ta miłość się przyplata cały czas. Leżysz krzyżem przed ołtarzem natchnienia. Wysoko.